No więc cóż, aresztowali mnie na ulicy, bo zostałem wydany przez zdrajcę, który został aresztowany, nasz prawda, żołnierz podziemia. No i za cenę, prawda, że on wskaże żołnierzy Armii Krajowej, prawda, mieszkających w Krakowie. Bo oczywiście Armia Krajowa została rozwiązana i rozkaz był nie ujawniania się. I jego zwolnili pod warunkiem, że on chodził po ulicach i pokazywał. No i mnie właśnie, ja miałem takiego pecha, że ja, prawda, poszedłem na wykład, nie wiem, na egzamin wieczorem, wracałem przez rynek, prawda, no i z dwóch, trzech żołnierzy stój, prawda, zatrzymali mnie. No i doprowadzili od razu, prawda, następnego dnia już jeszcze przez tym rankiem do więzienia. No i w taki sposób, prawda, aresztowali. No z tym, że on miał też adresy niektórych, prawda, tych, co krakowiaków, prawda, ale myśmy mieszkali w mieszkaniu po niemieckim, prawda, także nikt nie znał adresu, tylko po prostu na ulicy, na takiego pecha. No jechaliśmy, 41 dni jechaliśmy, prawda, w pociągu, w którym było 40 Niemców i 40 Polaków. Raz dziennie dostawaliśmy jedzenie i co dzień rano zatrzymywali się gdzieś przy pustym polu i zabierali trupy i chowali, prawda, po prostu na polu przy tym. Tam też więźniom kazali robić dziury, prawda. No i tak jechaliśmy tyle, 31 dni. I prawda, wyjechaliśmy, mieliśmy mróz i przyjechaliśmy, minęliśmy Ural, z Uralu skręciliśmy znowu na południe i na zachód. No i temperatura była 41 stopni, prawda, więc umierało codziennie tam trzech, dwóch, czterech, pięciu Niemców. Myśmy się czuli znacznie lepiej, prawda, poza tym tam byli więźniowie, prawda, zamieszkali z więzienia, zamieszkali w Krakowie, którym rodziny przed wyjazdem jeszcze tam powrzucali całe plecaki, prawda, jedzenia, rozumiem, tak, także myśmy trochę mieli lepiej, prawda, mniejsze, ale też mieliśmy tam parę osób pomarło, ale codziennie, prawda, trupy. Rano zatrzymywali się nad polem, tam parę osób, prawda, łopaty, dziury, prawda, na polu, tak, dach, tak, zasób, jedziemy dalej. Także to było straszne, prawda. No i potem wjechaliśmy już tą szaloną temperaturą. No i teraz już w tym jesteśmy, w tym szpitalu, prawda, to jest bardzo elegancki szpital, świeżo więzienny, ale świeżo przerobiony z pałacu. Z pałacu Beja, z takiego księcia miejscowego kiedyś, prawda. No i lekarz tam przychodzi do mnie, jak ciebie zawód, prawda, Kierzun. I jak? Ja mówię, Kierzun. Mówię, a kto zawód to twój ojciec? Ja mówię, wracz, lekarz. Tak? A gdzie on jest? Ja mówię, no niestety nie żyje. To on zaraz do siostry mówi, bierzcie go tutaj na stół i bada mnie tak. I wolno mi pisz. Ja mówię, jutro zaszczyk taki, lekarstwo takie, to takie. Następnego dnia przychodzi, idzie do mnie, no, Kierzun, no, jak samoczuwstwo, jak się czujesz? Ja mówię, no dziękuję, no, dostałem dwa zaszczyki, to może tak. No, mówię, nie wiem, będzie dobrze, będzie хорошо, tak. No i potem codziennie, jak przychodzi, to obchodzi, tylko do mnie podchodzi, jak samoczuwstwo? No więc koledzy mówią, słuchaj, to oni pewnie zdecydowali ciebie wyleczyć pod warunkiem, że wrócisz do Polski jako ich agent, wiesz, uważaj. Ja mówię, mowy nie mów, prawda, ale zadziwiająca historia. No i potem oczywiście byli z nami Niemcy. Niemców wszystkich zabrali, prawda, i wszystkich już tych zdrowszych Polaków. Ja zostaję jeszcze jako chory.
No i przywożą kogo? Przywożą jeńców japońskich. No ja jestem z Japończykami, prawda? No mój sąsiad, speaking English, oficer japoński. No więc oczywiście ja jestem przyjacielem, dlatego że oni mają świetne wyposażenie i siostry chętnie kupują u nich za dodatkowe jedzenie, za dodatkowy chleb, za dodatkowy tak. No ale nie można się porozumieć, no ale bez tego po angielsku i ja, prawda? No ja się codziennie piszę słowa, prawda, japońskie. No i jestem Japończycy, no szalenie mnie tolerują. Jeszcze każdy tam ze swego jedzenia jeszcze mnie dodaje trochę, no bo wiadomo, że przeze mnie może tam gdzieś ciekawe rzeczy, prawda, które sprzedaje w tej pielęgniarce, a ona przynosi za to, powiedzmy, jakieś lepsze jedzenie, jakieś tego. Także no, jestem bardzo, prawda, tego. No i wszystko się potem wydaje, prawda. Wydaje, bo nas już wszystkich wysyłają sobie do innego obozu. No i ten mnie tam wzywają, że mam jechać tam na pustynię, tam były ruiny, trzeba tam jakąś cegłę załadować. I raptem tą ciężarówką jedzie też lekarz. No ja tam załadowałem to, co trzeba było, a on do mnie mówi, no powiedział na prachu, chodź ze mną na przechadzkę po stepie. I daleko odeszliśmy, mówi, słuchaj, ja jestem kolego twojego ojca. Myśmy w Estonii wspólnie studiowaliśmy medycynę. Ja byłem nawet na ślubie twojego ojca, mówi. Wiesz, no ja jestem tutaj już do końca życia, znaczy ja jestem komandir, ale ja jestem skazany, to już mi nie wolno. Kara moja, prawda, ja siedziałem 5 lat w ciężkim w obozie, po 5 latach, do końca życia już nigdy do Rosji nie wrócę, prawda. Ja wszystko zrobiłem, żeby cię uratować. On mówi, dożyjesz do 70 lat. Masz bery nieuleczalną, ale do 70 lat możesz dożyć. Mówi, dłużej niestety, no ale masz 23 lata jeszcze. Tylko pamiętaj, nikomu, rozumiesz, ale ja cię uratowałem życie. Dostawałeś lepsze porcje, bo wszystko robiłem, żeby tego. Mówię, bo bardzo lubiłem twojego ojca, mówię, to był bardzo, bardzo ten, no widzisz, ja jestem też więźniem, ale jestem naczelnym lekarzem, ale nigdy stąd już do końca życia nie wyjadę do Rosji, prawda? No ale nic nikomu nie mów, prawda, tego wychodzi. Tak. No i potem oczywiście już ciach do obozu polskiego, prawda, no prawda, także tam biedny ten, prawda, kolega mego ojca, to miał szalone szczęście, dlatego że już tych moich kolegów w większości to już do obozu posłali, a on cały czas meldował, że ja nie mogę pracować, że ja nie tego, prawda, zadawał pytanie. Tak, także potem zresztą to wszystko, jak przyjechałem do Polski, do polskiego obozu. No i potem to wszystkie te dokumenty przyszły. No i potem mnie tam też tam badają. I lekarz mówi tutaj, no już polski lekarz, prawda, no, to oczywiście wojskowy, mówi, no wiesz co, to ciebie, gdzieś ty się tak wyleczył, mówi, masz takie i to masz, gdzieś już może wszystko w porządku, prawda, tak. Także to oczywiście, no ja miałem to wyjątkowe szczęście, no ale 87%, znaczy jeśli chodzi o Polaków mniej, Polaków zmarło 34%. Także mniejszy procent, myśmy byli jednak bardziej odporni, a poza tym no, myśmy pełnili różne funkcje, bo z nami się mogli porozumieć. Przy tej okazji można było coś dostać i wodę, prawda, dobro i tak dalej. Myślę, że a jak się SS-mani zachowywali w obozie? Tak, no więc muszę powiedzieć, że SS-mani zachowywali się bardzo, bardzo nieprzyzwoicie i muszę powiedzieć, że myśmy wszystko robili, żeby, że tak powiem, i ich tak nie stwarzać im najlepszych warunków, prawda. Także,
Ale generalnie rzecz biorąc, to już większość Niemców, tych, prawda, no, oficerów, tych, no to już. Zresztą tragiczna historia, bo była cała grupa, prawda, Niemców mówiących po polsku. To byli opolskie i Mazury. I ja mówię, prawda, na ten, prawda, mówię, no słuchaj, no mówisz po polsku. A mówię, nie, ja mówię po mazursku. No słuchaj, przecież ty jesteś Polak. Nie, jestem Mazur. Ja mówię, dobrze, no Mazur to jesteś tak. Nie, to jest niemieckie plemię. Ja mówię, no dobrze, ale przecież mówisz zupełnie tak, jak to. No potem grono Ślązaków, prawda. Ja mówię, Ślizjan jesteś. Ja mówię, ale czego mówicie tym? No oczywiście oni mówili tym akcentem śląskim, prawda. Ja mówię, wszystko rozumiem i tego. Nie, 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 my jesteśmy Ślizjan, prawda, jesteśmy. To jest nie niemiecka grupa, prawda. A ten, prawda, mówi, ten z półwschodnich mówi, no tak, ale widzisz, ja jestem dumny. Mój syn jest kapitanem armii niemieckiej. Ja mówię, dobrze, przecież ty mówisz po polsku. Nie, ja mówię po mazursku. Ja mówię, dobrze, to w Mazurze to jest plemię słowiańskie. Nie, Mazurem niemieckim tak. My jesteśmy Niemcami. My jesteśmy Niemcami. Mój jestem dumny, że mój syn jest oficerem armii niemieckiej. Ja mówię, na miłość Bosku, jak się stało, że was zgermanizowali to? Co znaczy zgermanizowali? My jesteśmy Germanie przecież. Ja mówię, dobrze, no przecież mówisz po polsku. Nie. Ja mówię po mazursku. No istotnie, no, były te odmiany, prawda, to, no, ale to była tragiczna historia, prawda, tragiczna historia, to. Ale całe siedzą Niemcy, prawda, rozmawiają po polsku. Znaczy tak, po śląsku, prawda. Przypominał pan kiedyś, że kolędy nawet śpiewali tak, po polsku. Tak, kolędy śpiewali po polsku. No to w kościele się śpiewa po polsku. To była tragiczna historia, naprawdę, nawet. Ale cóż. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.